Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Pierwsza księga Samuela, 12 rozdział, 23 werset. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Psalm 50, werset 15. Te dwa fragmenty mówią nam o mocy modlitwy. W okresie zimowym często się zdarza, że nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą przechodzą gwałtowne burze śnieżne. Najbardziej zagrożeni są wówczas piloci małych samolotów. Tak było i tym razem, gdy rozgrywały się zdarzenia z historii, którą tutaj przytoczę jako ilustrację do tych fragmentów. Gdy chrześcijański misjonarz leciał samolotem typu Cessna do Kanady, nagle zaczął tracić widoczność oraz zasięg radiowy, a marznący śnieg coraz bardziej obciążał mały samolot. Starał się wylądować, lecz tylko jedno koło się wysunęło, a pozostałe się zablokowały. Poza tym wiał silny boczny wiatr. Pilot nie miał możliwości nawet zadzwonić do swojej rodziny, by wsparli go w modlitwie. Bóg jednak czuwał nad swoim sługą i to właśnie ten boczny wiatr, sprawiający tak wiele problemów pilotom, tym razem umożliwił misjonarzowi szczęśliwe wylądowanie na jednym wysuniętym kole. Kilka dni później dowiedział się, że kiedy znajdował się w niebezpieczeństwie, ktoś usilnie modlił się za niego w swoim domu, ponieważ z powodu złej pogody nie mógł pójść na spotkanie modlitewne wierzących. Jakąż wielką moc ma modlitwa. Gdy znajdziemy się w sytuacji, której nie możemy sprostać o własnych siłach, zacznijmy z wiarą się modlić. Jeśli to będzie Bożą wolą, On może dokonać cudów w naszym życiu. Więc możesz spokojnie ufać Panu Jezusowi, gdyż On zawsze chętnie Tobie udzieli swojej pomocy. Zawsze chętnie Ci pomoże.